Zjedliśmy lunch, teraz trochę się lepiej idzie. Proszę? Jesteśmy na wysokości około 4000 metrów. Na dole Leaky Hut, to się nazywa. Za drogi. A tu jest chatka Leaky Nord, wysokość 3993 metrów. Tu zdecydowaliśmy się spać awaryjnie, bo trasa okazała się za długa jednak. Mamy całą dolinę dla siebie. Chatka jest własnością Mountain Club of Kenya. Nikogo nie ma. Tak wygląda dolina. Nad nami. Mieliśmy zaliczyć do rano. A stamtąd gdzieś przyszliśmy. Od tej ręka studiuje. No, w Afryce lubi tutaj być zimno. Temperatura spada poniżej zera. Jest szron na ziemi. Tam wschodzi słońce powoli. No to kolejny dzień. Wysokość nas rozkłada, powoli opuszczamy ten nocleg. Jest chyba 8 rano, tak? No idziemy tam na ten grzbiet. Tam gdzie widać chyba słupek gdzieś. O, w tę stronę. Na samym dole jeszcze ścieżka leci, widzisz? No tak, jest ta główna ścieżka. Na samym dole? Po obu stronach jest ścieżka. Tak. A to chyba jest Batia, najwyższy szczyt w tych górach.
po wielu trudach dodaliśmy do Shimpton Camp. No, taka chałupka następna. A tam gdzieś mamy daleko iść do góry jeszcze. Jak się uda. Coś nam się pogoda popsuła i pada grad mały. No i przyszły chmury. We met some people. Just out of nothing. Out of nowhere. Many, many tents. Trochę się przyjaśniło w końcu i odsłoniły się wspaniałe widoki. Oto nasza chatka, gdzie spaliśmy. Wysokość gdzieś 4700 metrów. Oto chatka wewnątrz. Jak oni tu siedzieli, to może się przenieśmy tutaj, wiesz? A przed nami Point Plenana. Tam Batien. No i jesteśmy na wyższym szczycie naszej wędrówki w Mount Kenya, Point Lenana, 4980. A tu Irenka walczy z górą. Już nie dużo zostało, Irenka. Podać ci rękę? Tutaj taka ścianka. I ręka twierdzi, tam za śliska jest. A tu spojrzenie w tył. Na Ocean Hut i na Point Lenana. Teraz już szczyt w chmurach stoi.